Cześć Wam. Długo już się nie nagrywałem. Podejrzewam, że około roku. Jak ostatni raz mówiłem o dzikiej Kamczatce. A dzisiaj chciałbym poruszyć temat chyba też mi bliski, z tego powodu, że jeszcze raz się z tym zmierzam, czyli co fotografować, czy fotografować to, co lubię, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. I jak znaleźć temat. I dlatego nagrywam to spotkanie, ponieważ zatoczyłem pewne koło i wiele lat temu, kiedy zacząłem fotografować to, co mnie interesowało, tylko i wyłącznie. Te tematy były związane z moimi zainteresowaniami, czyli jeśli mam jakieś pasje, zainteresowania, to gdzieś chciałem poruszyć jako fotoreportaż dokument. I tak w skrócie powiem, że robiłem to przez wiele lat, natomiast teraz z jakiegoś powodu w tym roku zmierzam się ze zmianami, czyli tak naprawdę z poszukiwaniami tych tematów, bo zniknęły z mojej przestrzeni i zacząłem eksperymentować, sprawdzając, co mnie zainteresuje i co będę fotografował, i co o dziwo fotografuję coś innego niż właśnie te kilkanaście lat temu. Całkowicie coś innego. I ja jestem zdania przede wszystkim tego, że te fotografie, które robimy, one będą tylko i wyłącznie dobre, będą przekazywały coś, będą łapały widza za oko, tylko wtedy, kiedy będziemy je robić, dlatego że nas to samych interesuje i pokazujemy jakąś naszą perspektywę na jakiś temat. Cześć, cześć, słychać. Ok, to znaczy, że wszystko jest w porządku z głosem i z wideo. No właśnie, słyszałem wiele historii. Robiłem wywiady z fotografami miesiąca na szeroki kadr. Słyszałem wiele historii o zdjęciach, które ktoś robił, których nie chciał robić, przy których się męczył, których w ogóle nie czuł, ze względu przede wszystkim na pieniądze, prawda? Najczęściej, jeśli robimy to, czego nie robimy, to najczęściej jest to ze względu na pieniądze. Tak mi się wydaje, że to często tak bywa. Na początku drogi każdego z nas jest to borykanie się z tym, co fotografować, jakim obiektywem, jakim aparatem, te wszystkie podstawowe pytania. No i tutaj się znów odnoszę do tej mojej historii, że zacząłem fotografować w momencie, kiedy miałem inne pasje, zainteresowania i ja zacząłem je fotografować, czyli archeologię, podróże. Więc to było takie oczywiste i jak ktoś uwielbia, przypuśćmy, ja po archeologii uwielbiałem starożytne kultury, to było dla mnie oczywiste, że kiedy zaczynam fotografować, to chcę to fotografować, co mnie pasjonuje, co mnie ciągnie, przyciąga, i dlatego też wtedy poświęcamy więcej czasu, energii i robimy to z serca, tak? Czyli robimy to dlatego, ponieważ to kochamy. I tak było przez pierwsze właśnie kilkanaście lat u mnie. Fotografowałem Indian, fotografowałem praktycznie tylko kultury Ameryki przede wszystkim. I fotografowałem to dlatego, że było to, co mnie tam ciągnęło. Natomiast kiedy zrealizowałem te zdjęcia, kiedy skończyły się te tematy, które mnie pasjonowały z dzieciństwa, to troszeczkę jakby wróciłem do takiego punktu, w którym można powiedzieć, sam poszukuję, zastanawiam się, i wzbudzam sobie inne pasje. Czyli to nie jest tak, że ja jestem fotografem i szukam obrazów, co będzie, o, to będzie piękne, to będzie, nie wiem, w kolorze ładne, to się sprzeda, to będą inni lubieli. To nie o to chodzi. Bardziej, że odnajduję w sobie pasję tego, co mnie interesuje, i to przelewa się na fotografię. Czyli zaczynam to fotografować. No i właśnie, miałem taką długą przerwę, kiedy trochę nie byłem już dokumentalistą, ponieważ wcześniej robiłem dużo dokumentów, reportaży, ale też nie byłem odnaleziony w tym, co chcę robić. Po prostu nie wiedziałem, co chcę fotografować, i troszeczkę też moje pasje, moje zainteresowania życiowe się zmieniały, i to też zmieniło się na to, że nie fotografowałem i zacząłem fotografować, kiedy się zacząłem pasjonować kolejnymi różnymi tematami, trochę dźwiękami na przykład, i gdzieś tam poszedłem w tym kierunku. Przyrodą, ochroną środowiska, i gdzieś tam pojawiły się te wątki w moim życiu, i one się zaczęły wplatać w fotografię, a i
Jest to coraz więcej przyrody w tym momencie, ale ten dokument też a propos tego, zobaczcie, bo ja tutaj chciałem dużo też mówić o tym, że my się przez cały czas zmieniamy i czasami mamy taki opór, że nie chcemy się zmienić, albo że fotografujemy już coś, ale się wypaliliśmy i nie chcemy zmienić na przykład tematu, który fotografujemy, bo na przykład nie, z nim się nie identyfikujemy. A okazuje się, że kiedy coś spróbujemy innego, ja się też właśnie z tym spotkałem, na przykład z przyrodą, i z brakiem dokumentów tym wszystkim, to była dla mnie taka mega przemiana. Sam byłem zaskoczony, że 5 lat temu oglądałem fotoreportaże, dokumenty z konkursów prasowych, z agencji, które były dla mnie ciekawe, Seven Photo, czy Magnum, czy inne agencje. Oglądałem to z wielką pasją i byłem na tym skupiony. A w tym momencie, teraz mogę powiedzieć, że od roku kompletnie nigdy tam nie zaglądałem jeszcze. Na żadne konkursy nie wysyłałem zdjęć, nawet nie przeglądałem wyników konkursu. I gdzieś po prostu stałem w innym miejscu w moim życiu, ale też w innej fotografii. I to, co mnie właśnie tutaj zainteresowało i o czym też tutaj mówię, to, że te zmiany warto obserwować sobie nie tylko w fotografii, ale właśnie w swoim życiu, że to jedno wpływa na drugie. I też, co ciekawe, przestałem też aż tak perfekcyjnie patrzeć na kadr, czy no nie wiem, że zrobię zdjęcie życia, tylko zacząłem się bardziej interesować tym tematem, ale też to, co się we mnie pojawia, to dlaczego to fotografuję. I zacząłem też więcej zdjęć robić. To też się gdzieś przełożyło właśnie na liczbę fotografii. Ja też właśnie czekam, patrzę co jakiś czas na Wasze pytania. Jeśli oglądacie mnie, to też w trakcie pytajcie, bo ja tak sobie jeden wątek poruszam w tej chwili. Natomiast też może się zatrzymam z takimi ogólnikami. Kilka przykładów Wam też jeszcze powiem. Chociaż wałkowanych przeze mnie wiele razy, typu pasterze czy wypalacz węgla w Bieszczadach, i to też. Miałem taką sytuację, że po prostu widziałem na fotografiach, na konkursach często te zdjęcia z tych tematów i coś we mnie się tam tliło, że ja bym chciał to zobaczyć. Chciałbym zobaczyć pasterzy, być w górach, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Ale z takiego punktu, nie wiem, antropologiczno-etnograficzno-kulturowego i to mnie interesowało, więc pojechałem to zobaczyć i wykorzystałem narzędzie, którym jest fotografia, żeby to sfotografować. Tak samo było z wypalaczami, ale to, co chcę powiedzieć, że nie chodziło o to, że ktoś mi zlecił, ponieważ pytałem się w gazetach, to absolutnie nawet słyszałem takie zdanie, że to jest temat tak fotografowany, że nawet nie chcą zobaczyć zdjęć. I no właśnie, i to też daje przykład, że nie wszystko robimy pod zlecenia, nie wszystko robimy dla kogoś, tylko robimy to dla siebie i po 10 latach nawet. 15 latach dopiero się pojawiły publikacje z tego materiału, dlatego że go bardzo długo robiłem i gdzieś za granicą, gdzieś w albumie, nagrody zdobywały te zdjęcia i te przez cały czas robiłem te zdjęcia, dlatego że mnie to interesowało. Po prostu chciałem to zrobić dla siebie. I też myślę, że bardzo często zapominamy o tym, że zdjęcia powinniśmy robić dla siebie. Dla siebie. To jest bardzo ważne, ponieważ jeśli robię coś dla siebie, czyli dla swojej pasji, dla swojego zainteresowania, to robię to z serca, tak jak się to mówi. Nie z rozsądku, że tam przekalkuluję, że te zdjęcia się temu spodobają, tamte sprzedam i jest jakaś kalkulacja, prawda? I myślimy w takich kategoriach. Wprost przeciwnie, myślę, że to powinno być na odwrót, że tworzymy coś z serca i to wtedy jest lepsze. A siłą rzeczy, jeśli chcemy robić lepsze zdjęcia, to lepiej wybrać drogę, że robię je dla siebie. Też obserwuję siebie, czyli bardzo dużo zdjęć, które robiłem, to były zdjęcia, tematy, to określić, pytanie, przepraszam, rodzina, dzieci, dobry temat, chyba trudny, bo nie da się być obiektywnym. Wiesz co, może odpowiem na to pytanie, obiektywnym. Też pamiętam taki wątek subiektywny czy obiektywne zdjęcia i gdzieś tam znowu jest jedna grupa, która uważa tak, druga uważa tak. I myślę, że to są tylko definicje, natomiast to, co chyba najważniejsze jest dla ciebie jako odpowiedź, czy dla mnie, to jest to, co ja sądzę o tym, ponieważ
czasami się zmieniało. Jak byłem, nazwijmy to, młodszy, robiłem fotoreportaże, to tam biegało się za tym, żeby to obiektywne, aż się pojawiła opcja, że zmieniał się wątek i usłyszałem coraz częściej gdzieś w środowisku, że zdjęcia są subiektywne i to też tak się zmieniało, a potem przestałem o tym myśleć i w tej chwili jakby nie wyobrażam sobie nic czego innego niż to, żeby fotografować przeze mnie, czyli to się wiąże z subiektywizmem, czyli fotografuję coś przez siebie, czyli jeśli fotografuję dzieci, to nawet sobie już teraz przez to, że edukuję, miałem dużo warsztatów na ten temat, to teraz sobie mogę wyobrazić temat dzieci, na przykład mojej rodziny, w różnych wariantach, ponieważ sam używałem różnych narzędzi, aparatów typu wielki format, średni format, cyfra, telefon, to też wiem, jakie obrazy powstają, wiem, jakie jest patrzenie wielu grup fotograficznych na świecie, a tu dokument taki klasyczny, tu jakiś, nazwijmy, jakiś młody dokument i tak dalej, i tak dalej. I kiedy ja sobie wyobrażę, że mogę tak sfotografować swoje dzieci, to mogę wybrać sobie któryś z tych moich wyobrażeń, takich presetów, jak ja to nazywam, i wykorzystać go i tak sfotografować swoje dzieci, ale nie robię projektu o swojej rodzinie w sensie fotograficznego, nie mam takiego czegoś w głowie, po prostu fotografuję pamiątkowo, ale myślę, że bardzo bym często zmieniał te techniki, ponieważ gdy moje dzieci dojrzewają 2, 7, 7, 9 lat i to coś też zmienia, ja się zmieniam, co roku jestem kimś innym, to widzę, że raz bym fotografował telefonem, raz bym fotografował średnim formatem, a raz bym fotografował lustrzanką w czarno-bieli, raz w kolorze, że mógłbym to po prostu zmieniać i potem stworzyć projekt, który jest od sasa do lasa, w kwadracie, w panoramie zdjęcia, w czarno-bieli, w kolorze, jakieś połączenia i tak dalej, panoramy, nie wiem co jeszcze. I myślę, że to byłoby, bardziej wyrażało też to, jak się jest w rodzinie, jak wiele jest emocji, jak wiele jest zmian, i to na fotografii myślę, że bym chciał pokazać. I to też jest to, co teraz czuję, prawda? I myślę, że każdy z nas inaczej odczuje to fotografowanie dzieci, i myślę, że każdy z nas powinien iść swoim kluczem. Jeśli nie czuję, to nie robię, a jeśli robię, to żeby sobie to wyobrazić. Pamiętam, że kiedyś powiedziałeś mi, że już praktycznie nie fotografujesz, bo film wciągnął cię bardziej. Co się stało, że wróciłeś do fotografii? Bardzo często mówimy o zmianach, mówimy o tym, że człowiek się zmienia i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to się u mnie stało, po prostu się zmieniłem. A wcześniej nie spodziewałem się, że zmiany mogą być takie duże. I wcześniej, jako młodszy może człowiek, używałem często takich zwrotów, że jest tak jest, nie ma inaczej, tak? Albo zawsze, albo nigdy. Gdzieś te słowa mi wyleciały w ogóle z głowy i nie używam ich, ponieważ te zmiany zauważyłem u siebie i po prostu sobie obserwuję i jest ich coraz więcej, więc. Właśnie, dlaczego fotografuję? Ponieważ się zmieniłem. Natomiast co na to wpłynęło? Myślę, że bardzo wiele czynników, i mógłbym tutaj sobie wymieniać, że zmieniło się to, że nie wiem, właśnie odnalazłem tę przyrodę, o której wcześniej mówiłem. Gdzieś po prostu obserwuję uważniej. Jak zwracam na nią uwagę, to zaczynam ją fotografować, ponieważ dostrzegam w niej coś wyjątkowego i coś innego niż wcześniej, i to powoduje, że ja fotografuję. Wziąłem aparat i zacząłem fotografować. 7 lip, innego dnia kasztany, następnego gdzieś drzewo w dżungli. I gdzieś mi się ten wątek pojawił i zacząłem czuć, okej, zacząłem robić zdjęcia tym drzewom, obserwuję je, nawet to zdjęcie, które jest za mną, właśnie też z tego nowego projektu, który uruchomił fotografię we mnie. I dlaczego fotografuję? Chciałbym jeszcze pomyśleć, dam Ci taki przykład. Andrzej, byliśmy z żoną w Meksyku, czy z rodziną, z dziećmi, i był tam jakiś chłopak, który malował coś u właścicielki, u której mieszkaliśmy. I ja tak obserwuję go, i był w podkoszulku, taki to umazany farbą. Poszedłem do mieszkania i mówię do mojej żony, że tam ciekawa postać jest. Wizualnie, prawda? Ponieważ fotografowałem Indian wcześniej, te rysy twarzy były ważne. Nagle patrzę na tego chłopaka, ale go nie fotografuję. Idę, a żona mówi: ale dlaczego nie zrobiliśmy zdjęcia? Przecież widzę, że to zdjęcie chcesz zrobić. I nagle coś było, takie pstryknięcie, że wziąłem aparat, poszedłem, zrobiłem mu sesję fotograficzną. Tak się wkręciłem, że mógłbym powiedzieć, że to był taki jeden z przykładów takiego zakochania się ponownie w fotografii. Też jakaś symbolika była, ponieważ wcześniej fotografowałem Indian w przebraniach, gdzieś w pióropusze, festiwale, a tutaj sfotografowałem młodego Indianina, który
Nawet z rodziny szamańskiej pochodzi, bo o tym rozmawialiśmy gdzieś na te tematy i sfotografowałem go w całkowicie innej formie, czyli w sensie w zwykłym ubraniu, gdzieś tam w pracy, z przepięknym światłem. I, no i właśnie, i są takie momenty, które robią ci pstryk. Nagle fotografia wraca, wróciła do mnie i robię zdjęć. Nie robię tak dużo jak kiedyś, ale fotografuję i zacząłem fotografować też pamiętnikowo, czyli wziąłem telefon i po prostu na Instagrama wrzucam zdjęcia. Więc to są jakieś zmiany, których wcześniej nie było takich tematów u mnie. Więc tak chyba w skrócie dłuższym, krótszym stało się, że wciągnęła mnie z powrotem fotografia. Ale film wciąż jest i mam w głowie pomysły i montaże. Zresztą też Lightkeeper po to powstał, żeby dalej tworzyć, robić zdjęcia, filmy, wideoporadniki i takie przemyślenia, które mi wpadają gdzieś chwilowe, więc to zaczynam teraz robić i zaczynam też trochę inaczej patrzeć na fotografię, więc też mówię dużo o tym, jak my się zmieniamy, jak na to wpływają emocje. I gdzieś tam nawet na kursach czy w warsztatach ten wątek poruszam głównie, czyli właśnie obserwacja siebie i tych zmian, jakie zachodzą i że ta fotografia może się zmieniać, że nawet pracując nad sobą możemy zmienić naszą fotografię, bo poznajemy siebie bardziej i otwieramy się, mamy większą uważność na pewne tematy, ponieważ mamy przede wszystkim większą uważność na siebie i tak dalej, więc tu będzie filmowo, fotograficznie. A propos Lightkeepera i trochę więcej właśnie emocji, rozwoju, innego podejścia do fotografii niż tradycyjne właśnie rozkminiania czasu przysłony czy też kompozycji, bo za tym się kryje dużo więcej. Fotografia dla mnie i film są narzędziem, takim kluczem, żebyśmy sobie zajrzeli gdzieś do środka i też zmienili siebie za pomocą fotografii i filmu. Takie lustro trochę nas samych. Fotografujemy przyrodę czy człowieka drugiego, a jak się przyjrzymy, to troszeczkę więcej widać nas w tym wszystkim. Czy macie jakieś pytania, moi drodzy, ja ten film oczywiście, jak domyślam się, opublikuję później, więc sobie można będzie obejrzeć, jak ktoś się dołączył później. No dobrze, może jakieś pytania z waszej strony? Czekam jeszcze na jakieś pytania, bo w głowie mam na razie pustkę. Jakiś temat. Cześć Marcin. Witaj. Jakiś temat prowokujący mnie właśnie do pracy, do fotografowania tego, co kochamy. Ale właśnie jest jeszcze inna rzecz. Często fotografujemy i nagle nie ma nic, pustka. Nie ma fotografii i nagle jest strach jakiś, że coś wypaliłem się albo cokolwiek innego się zdarzyło, a to jest taki moment bardzo często, żeby warto pozwolić sobie na to, że nie fotografuję. Odkładam na parę i pozwalam sobie nie być fotografem. Nawet mogę sobie powiedzieć to do usta, nie jestem fotografem, nie robię zdjęć, a to może być prowokacja do czegoś właśnie. Tak jak ja powiedziałem kiedyś, że ja już nie fotografuję. No moja żona, tak, jasne, jasne i zawsze będziesz fotografem. Gdzieś to faktycznie tak jest, że się w pewnym momencie wraca. Nawet miałem takich uczestników warsztatów, którzy robili zdjęcia, mieli przerwę na wiele lat, potem wracają do fotografii. Ta fotografia jest już inna często właśnie po tych naszych zmianach. Czy Przemysław, czy masz projekt fotograficzny, o którym marzysz, aby go zrealizować? Wiesz co, cofając się w czasie, cofając się o jakieś 20 lat i kiedy zacząłem fotografować, miałem marzenia, właśnie Inkowie, Majowie, starożytne kultury, Indianie, rdzenne kultury i to po prostu gdzieś zrealizowałem, znaczy gdzieś, po prostu zrealizowałem te marzenia. Kiedy je zrealizowałem, też automatycznie fotografia troszeczkę się zmieniła, wypaliła czasami w tej części, która mnie wcześniej interesowała. I tak jak wcześniej też mówiłem, to też myślę, że ma wielkie znaczenie z tym czym się interesujemy, pasjonujemy oprócz fotografii. I właśnie, i spełniłem marzenia, i właśnie, jakie są kolejne marzenia? I gdzieś tam w pewnym momencie uznałem, poczułem też, że nie mam takich marzeń. Chyba rok temu czy półtora miałem takie spotkanie, gdzieś ktoś się zapytał, i powiedziałem, że nie mam marzeń takich określonych jak wcześniej. Czyli nie, że
chcę sfotografować Egipt, czy piramidy, czy sfilmować pigmejów, czy i tak dalej, i tak dalej. Nie mam czegoś takiego, że mam jakiś konkretny cel. Bardziej w tej chwili skupiamy się na tym, z kim chciałbym pracować i o czym chciałbym opowiedzieć. I to jest moje marzenie, czyli nieokreślone bardzo precyzyjnie, że to mają być ci ludzie, czy to miejsce, tylko o to, jaka ma być atmosfera, jak to jest dla mnie ważne, istotne. I myślę, że to w ten sposób chyba gdzieś tam się pojawia. Tak jak Kamczatka u mnie się pojawiła w ten sposób, że ja o niej nie marzyłem kompletnie, ale jak Marcin do Was się pojawił w przestrzeni z taką propozycją i wybrał mnie na tę realizację filmową, to było to był strzał w dziesiątkę. Przyroda, dzika przyroda, przygoda życia. To po prostu był jakiś kosmos dla mnie, spełnienie wielkiego marzenia, o którym nie marzyłem, ale który się spełnił, bo moim marzeniem było poznać dziką przyrodę, sfilmować dziką przyrodę rok wcześniej, więc to się zrealizowało w ten sposób. I teraz takie mam podejście, że jeśli będę myślał o dokumencie, żeby zrobić w Berlinie, to tak trochę brzmi kwantowo, że tak powiem. Jeśli myślę o tym, żeby zrobić w Berlinie dokument, to może mi ominąć zrobienie dokumentu, który będzie 1000 razy lepszy w Barcelonie, prawda? Ponieważ uzurpowałem sobie Berlin. Ale jeśli będę myślał sobie, ok, chciałbym po prostu zrobić przepiękny materiał o, nie wiem, o przyrodzie, o jej ochronie, o jej, nie wiem, pozytywnym znaczeniu i tak dalej, to będzie moje marzenie, to myślę, że ono będzie dużo dla mnie lepsze i ciekawsze niż takie, które będzie, nie wiem, określone w jakimś miejscu. Chciałbym w Tatrach zrobić film, nie wiem, o ślistakach. Żartuję, ale mniej więcej tak. Więc to moje marzenie w tej chwili jest pracować z bardzo fajnymi ludźmi, otwartymi, którzy są bardzo świadomi, bardzo chcą coś zmieniać, czy coś pokazać światu. No i przede wszystkim chyba przyroda. Wciąż chyba gdzieś tam we mnie jest przyroda i taki dokument, ale jakiś bardzo pozytywny, ponieważ bardzo nie jestem w tej chwili na nie w sobie a propos, nie wiem, konfliktów, wojen, problemów, demonstracji i tak dalej. Gdzieś tam kiedyś to było bardzo we mnie siedziało i to robiłem, a teraz wolę właśnie to drzewo fotografować na 10 sposobów. Właśnie. Może tyle. Czyli tak, Przemysław, Ewa Witt, najtrudniejszy twój projekt, najtrudniejszy mój projekt. Najtrudniejszy. Jeszcze są jeszcze, tak sobie pomyślałem o czasie jeszcze, że chyba te łatwe projekty to są te, na które mamy dużo czasu. Możemy sobie spędzić nawet miesiące w jakimś miejscu fotografować. Ale na przykład jednodniowy fotoreportaż może być trudniejszy. Ale to tak sobie mówię, może ogólnikowo, bo wciąż się zastanawiam nad tym. Najtrudniejszy mój projekt. Najtrudniejszy projekt. Czy wszystkie lubię. Wszystkie lubiałem. Nie miałem trudnych, myślę. Może to jest odpowiedź. Nie miałem takich trudnych tematów. Chyba taki, który był robiony na siłę, prawda? Ale nie miałem takiego. Tak sobie teraz wyobraziłem, że taki mógłby być. Więc powiem ci, że ale najtrudniejszy ze wszystkich. Może powinienem z tego się jakoś wywiązać. Fotografowałem chyba 3 razy w życiu w kościele. Chrzest, ślub. I to było dosyć trudne, bo nie mogłem wszędzie dotrzeć, przemieścić się. I to takie, no to są trudne zdjęcia. Trudne i bardzo wymagające jednak. Trzeba mieć duże doświadczenie. Ale też im większe doświadczenie, to może lepiej. Ale to jest taki, myślę, poligon chyba dla wszystkich fotografów, którzy by się wybrali na jakieś zdarzenie kościelne, które trwa chwilę i trzeba to sfotografować dobrze i dobrze podejść i tak dalej. Więc powiem ci, że to chyba był, ponieważ takie zdjęcia też parę razy robiłem. A z projektów takich, które ja sam robiłem, to w Bacówce było najtrudniej przy ognisku w tym dymie. To wszyscy po prostu płakali, zasmarkiwali się, więc jeśli chodzi o warunki, tutaj było trudno fizycznie troszeczkę. A poza tym wszystko inne. Myślę, że nie miałem takich trudniejszych. Też tak mam. Czasami mam wrażenie, że się wypaliłem.
No to wypalenie jest, myślę, że dobre. Jak kiedyś zacząłem robić zdjęcia i ktoś mi, żona powiedziała mi, że mam, mogę zrobić coraz lepiej, że naprawdę nie dałem siebie wszystkiego. Człowiek tak się załamywał, może powiedzieć, że wypalał na chwilę, ale to dawało kopa. W sensie czasami dostaniemy jakieś właśnie jakieś uwagi krytyczne i potem to daje nam kopa. Takiego, że mamy przemyślenia, chcemy komuś pokazać, tam się coś z nas dzieje, tak? Wybuchają bomby atomowe emocji i w pewnym momencie coś się wydarza takiego, że wykluwamy się i mamy jakiś pomysł, coś robimy lepiej. I z tym wypaleniem też go tak traktuję, że jak się wypalam, to w jakimś sensie to jest dobre dla mnie. Coś się, nie powinien się piec palić przez całe życie, no nie? Trzeba go gdzieś tam wygasić, wyczyścić i znów zapalić. Więc to wypalenie się dla mnie jest bardzo pozytywne. Może dobrze, żeby tego nie mieć codziennie, ale od czasu do czasu myślę, że to jest lekarstwo. Myślę, że to lekarstwo. Czy nie można głośniej, mogę się zbliżyć i powiedzieć głośniej, mam wszystko na całego, a muszę nadsłuchiwać. To też czasami też zależy od komputera. I jeśli też się spotkałem z różnymi kursami, warsztatami, gdzie było pytanie o coś, o właśnie o dźwięk, i na przykład tylko jedna osoba miała z tym problem, więc może nie mówię, że nie, że u ciebie tak jest, ale może warto zwrócić uwagę na, mówię, może słuchawki albo coś tam nie wiem. Trudno mi powiedzieć, ale ze strony technicznej można to sprawdzić, więc Ewa, mam nadzieję, że teraz mnie lepiej słyszysz. Andrzej, fotografujesz emocje. To, co widzę na Instagramie, porusza mnie wewnętrznie. To dobre, bo pobudza moją wrażliwość. Z drugiej strony, twoje zdjęcia wydają mi się dosłowne. Gdzie jest klucz? Miło, że tak piszesz, że tak czujesz, bo myślę, że fotografie bardzo często pobudzają emocje. I teraz tak się zastanawiam, że co Andrzej, nad dwoma tematami. Czekam następne pytanie. Bo teraz tak, te emocje, wiesz, to zależy od naszej wrażliwości, bo ja mam tak, że trochę się łączymy między sobą, jest nas 7 miliardów. Nie masz szans, żeby wszyscy lubili czarno-białe krajobrazy, czy czarno-białe zachody słońca, czy na przykład dokument gdzieś tam z frontu wojennego i myślę, że po prostu to jest takie wyczucie się nawzajem, że po prostu czujesz te zdjęcia, ponieważ my się też lepiej znamy i też odbieramy na podobnych, nie wiem, falach, jeśli chodzi o wrażliwość i tak dalej. Więc myślę, że to jest to, że ty też robisz takie zdjęcia. Więc myślę, że to jest takie połączenie, że po prostu gadamy do siebie i się rozumiemy. A myślę, że jak otworzymy pewne zdjęcia, jakieś tam, nie będę wymyślał tematów, ale jeśli je otworzymy, to możemy też poczuć to samo, że na przykład nas nie interesują. I myślę, że wiesz, im więcej na przykład tych moich zdjęć dotrze do takich ludzi z wrażliwością podobną do naszej, no to wiadomo, że idą lajki i jest więcej osób, które rozumieją tę fotografię. Więc też myślę, że ten klucz to tak naprawdę sam jesteś kluczem do powiedzenia sobie na to. Po prostu też tak fotografujesz. Używasz tutaj innego kodu. Po prostu, jeśli chodzi o tak zwaną obróbkę, czy jakieś patrzenie, ale gdzieś tam za tym kryje się ta emocja, która jest podobna. Nazwijmy ma taką samą częstotliwość. Ja na przykład mówię o dźwiękach, prawda, czy kanałach w radiu, gdzieś tam ktoś przekręca. Po prostu nadajemy na tej samej częstotliwości i myślę, że to jest to. Więc ja oglądam twoje zdjęcia, ty oglądasz moje zdjęcia. I myślę, że tak. Albo to jest jeszcze, myślę, że często jest też tak, ponieważ my wszyscy się uczymy, że oglądamy tylko czyjeś zdjęcia, a ktoś naszych nie ogląda. I tak też się zdarza. Ale to z różnych powodów. Nie wiem, czy będę teraz to wchodził. W każdym razie też jest to w tę stronę, że bardzo wielu się uczy i chciałoby czuje te zdjęcia i chciałoby tak samo fotografować, tylko tak, czucie mają podobne, natomiast uczą się jeszcze fotografii, żeby złapać te emocje, bo to też jest ciekawe, że biorą aparat do ręki i kiedy wchodzę w jakąś przestrzeń, no to przede wszystkim właśnie, kiedyś tak, wchodzę w przestrzeń, nie wiem, Indian przyrody, to tak kompozycja, linie tutaj, kolory, wszystko układam w ten sposób, głębia ostrości. A teraz wchodzę w jakąś przestrzeń i sobie myślę, jak się czuję, jak na mnie działają te kolory. Na przykład ostatnio byliśmy w Izerach. Nie brałem aparatu, po prostu wziąłem telefon. To jest dla mnie też dobre narzędzie do takiej fotografii instagramowej. I weszliśmy w las i po prostu tak w oczach sobie przestawiłem taki filterek i po prostu widziałem tam magię, widziałem
taki las, który mnie uspokaja, który jest taki magiczny, który jest wyjątkowy, bo były niesamowite drzewa, kamienie, jakieś tam kręgi jeszcze były kamienne i po prostu wszedłem w to, ten nastrój. I robiłem zdjęcia, używając trochę kompozycji w ten sposób, nie wiem, tak odczuwałem kompozycję w ten sposób, a i obróbkę. Taki preset w telefonie sobie stworzyłem i nadałem wszystkim zdjęciom ten sam klimat. I w ten sposób to moje odczuwanie przelałem na fotografię. Czyli w tym kierunku to poszło. Tomasz, nie chciałbyś czasem zrobić sequel, na przykład drugi dok w Bieszczadach i porównać, co zmieniło się w ich obyczajach i twoim widzeniu przez obiektyw? Wiesz co, to ciekawe, bo to jest jedna rzecz, którą zrobiłem podwójnie. Raz zrobiłem jako fotoreportaż w 2008, czarno-biały, i chciałem zrobić jako wideo. Zrobiłem też czarno-bieli, ale to byli inni też ludzie. I też, no wiesz co, to jest też tak, że bo ktoś mi mówił o tym, żeby zrobić długi metraż, czyli tam godzinny dokument o nich, ale ja w ogóle tego nie czułem już, ponieważ powiem ci, tak szczerze, polegało to na tym, że 10 lat temu było tych bał więcej i był łatwy kontakt, komunikacja, a tym razem, jak pojechaliśmy tam z dwoma jeszcze kolegami, to okazało się, że pierwsza wiadomość, którą otrzymaliśmy, to że kręcili serial Watacha chyba. Kręcili serial, wynajęli pewien właśnie ten wypał i zapłacili dobre pieniądze i to spowodowało, że wszystkie wypały właśnie odebrały to. Przychodzi ktoś z kamerą, z aparatem, no to można brać pieniądze. I po prostu pieniądze albo wio, do widzenia, nie wiem jak to powiedzieć, ale czasami to było dosyć wulgarne i niemiłe. Po prostu pieniądze zrobiły swoje. Aż w końcu w jednym miejscu nam się udało, ale też to jest też a propos wcześniejszego pytania, czy było trudno. Teraz sobie przypominam, że komunikację trzeba było nawiązać w umiejętny sposób, bardzo umiejętny sposób, żeby w ogóle móc tam w tę przestrzeń wejść. Więc trzeba było zrobić właśnie ten krok naprzód i umieć rozszyfrować, nazwijmy to, ludzi, którzy tam mieszkają i właśnie odbierać na właśnie ich częstotliwości, ich wrażliwości i być na to otwartym, co mówią. I przede wszystkim nie oceniać. To też jest bardzo ważne. Więc to był moment trudny, dostanie się do środka. I dlatego nie chciałbym tego robić jeszcze raz. Po prostu nie było tam dla mnie, nie wiem jak to nazwać, sympatycznie. I myślę, że to jest ta potrzeba, o której mówiłem wcześniej, że ja mam jakąś pasję, czymś się interesuję, więc chciałem to zrobić, pojechałem, poczułem to, czyli właśnie odebrałem te wszystkie emocje, odczucia, które chciałem tam doświadczyć i zamknąłem temat. A ja nie robię tego dlatego, żeby mieć lepszy dokument, czy nie wiem, chcę pokazać światu, zobaczyć, zrobiłem lepszy dokument, albo dłuższy dokument. To nie o to chodziło, tylko chodziło o to, żeby tego robić lub nie, przez to, czy ja to chcę zrobić. Bo w tym momencie ja tego nie chcę zrobić i nawet gdy miał jakąś tam dotację, to nie wiem, czym na to poszedł. Ja nie czuję tego, po prostu tego nie czuję, więc dlatego nie chciałbym tego zrobić ponownie. A inne tematy, wiesz co, ja nie mam takich pomysłów, żeby do czegoś wracać. Chyba, że tak jak wcześniej mówiłem, coś się zmieni. Na chwilę obecną nie. Nie mam zamiaru. Natomiast za miesiąc zapytałem jeszcze raz i mogę się odpowiedzieć całkowicie inaczej. Że mam ochotę, żeby coś powtórzyć, na przykład niedźwiedzie na dzikiej Kamczatce, tylko z innym sprzętem, trzy razy dłużej i w innym momencie, kiedy jest ich trzy razy więcej. Tak mi się powiedziało. Widzisz, już się, Tomasz, zmieniłem. Więc Tomek, no właśnie, to jest tak płynne, jesteśmy tak płynni, zmienni, natomiast są też takie przypadki ludzi, którzy fotografują, chcą coś sfotografować, mają wspaniały zapał i zaraz kiedy chodzi o realizację, to nagle nie mam odpowiedniego aparatu, obiektywu, albo nie wiem, za trudny, albo za daleko, albo mnie nie stać, albo nikt tego nie opublikuje i tak dalej, i tak dalej. No. Pytanie, jakieś pytanie, pytanie, pytanie. Nie ma pytań, więc właśnie. Więc najważniejsze jest to, żeby coś czuć. A jak coś czuję, to mogę to zrobić każdym sprzętem, który mam. Nie musi to być lustrzanka za milion złotych czy wielki format. Absolutnie nie. Możecie to być telefon. I takie przypadki widziałem.
młodych ludzi, którzy zrobili zdjęcia telefonem, ponieważ tylko taki mieli, wygrali jakąś nagrodę w jakimś małym konkursie na przykład i to dawało jakiegoś kopa do kolejnych kroków, kolejnych zdjęć, ale to jest klucz. Kluczem nie jest sprzęt, nie jest pomysł na fotografię, tylko kluczem jest to, czym się pasjonuje, co chcę poznać, doświadczyć. Ponieważ jeśli ja będę chciał czegoś doświadczyć, to wejdę w każdy zakamarek, sfotografuję, porozmawiam z tymi ludźmi, którzy mnie interesują dogłębnie, ponieważ ja chcę poznać, nie chcę sfotografować, chcę poznać. A im dłużej będę poznawał, tym będę miał większą, poszerzoną wiedzę i też świadomość tego tematu, który fotografuję, więc będę mógł go właśnie widzieć tak, nie tak, bo jestem krótko i tylko dla ładnych zdjęć. Więc to jeszcze a propos sprzętu chciałem powiedzieć. No dobrze, moi drodzy, czy coś jeszcze Wam wpada do głowy? Jeszcze przejrzę, czy czegoś nie ominąłem. Mam nadzieję, że już jest głośniej. Podniosłem trochę głos. Okej, to w takim razie, moi drodzy, bo jak ja nie mam pomysłu, żeby to kontynuować, więc puszczam taką zajawkę. Też zapraszam na spotkania online, takie godzina, dwie lub trzy. Tutaj mam na stronie w ofercie, ze względu na to właśnie, że wgłębiamy się w Wasze indywidualne historie, Waszych fotografii, tego jak postrzegacie świat, co fotografujecie i tak dalej. I my się tutaj właśnie gdzieś tam dogadujemy trochę głębiej. I potem to się dzieje, to się zmienia, zmienia się nasza perspektywa fotografii i nasze postrzeganie, nasze patrzenie. I tak dalej, i tak dalej. Często na to, co fotografowaliśmy, więc myślę, że taki klucz, a propos klucza, do tego właśnie wykorzystuję podczas warsztatów i kursów. Pytanie od Krzysztofa, proszę bardzo, czekać w nieskończoność, aż się będzie dobrym, czy działać? No to oczywiście, że działać. Ja Wam tam powiem jedną historię. Miałem taką historię, zaczynałem swoje zdjęcia robić, robiłem reportaże, zrobiłem jeden dokument, zrobiłem dokument o dzieciach ulicy w Limie, w Peru. I to były zdjęcia, zrobiłem je holgą, takim analogowym, średnim formatem. Zdjęcia, nie mówię, że zachwycające, ale ja doświadczałem tej ulicy i doświadczałem tych dzieciaków i dla mnie to było taka emocja, takie doświadczenie, że bardzo chciałem po prostu, ze względu na to, że jestem fotografem, myślę, że każdy fotograf to chce zrobić, czyli chce opublikować zdjęcia. Więc im bardziej byłem z tym materiałem związany emocjonalnie, tym bardziej go chciałem pokazać. I jeden fotograf, znany polski fotograf, powiedział mi, że jak on tu użył jakichś słów, że wstydziłby się jej pokazywać światu, że też mi w tym pomagał, ale to było takie mocne. Potem sobie to analizowałem przez wiele lat. To jest takie mocne słowo, które się pamięta. I pomyślałem sobie, okej, miał rację, ale z drugiej strony ja miałem rację przede wszystkim, ponieważ ja się kierowałem emocjami, odczuciami i to mnie zaprowadziło tu, gdzie potem byłem, tak? Że był kolejny materiał, kolejny. I gdzieś tam, prawda, publikacji, kolejne wygrane konkursy, ale to dlatego, że też on mi to powiedział. To pokazało też, że działałem, a nie czekałem, prawda? Gdybym czekał, zrobiłbym to może 2 razy lepiej, ale to byłoby później, może wiele lat później. A też miałem takich uczestników warsztatów, którzy czekali po prostu. Przychodzi na warsztaty, okej, ale czekają na lepszy aparat. Czekają na to, aż będą mieć lepszy pomysł. Czekają na to i na tamto i czekają. I potem obserwowałem sobie, mówię, ok, wy czekacie, ale miałem takich uczestników warsztatów, którzy nie czekali. Już na warsztacie było to czuć, że nie czekają. I miesiąc później byli tam, 2 miesiące tam, pół roku tam, a rok później już gdzieś w świecie, prawda? I właśnie, to jest to. Jedni czekają, a drudzy działają. Nawet jeśli to jest jakiś błąd, zrobiliśmy coś słabiej, możemy się czegoś wstydzić na przykład, to dlaczego? To jest złe? To jest chyba bardzo dobre. Przemysław, czy jest szansa na dokument przyrodniczy w Meksyku o charakterze podobnym do Kamczatki? Wiesz co, prawda jest taka, że jeśli chodzi o przyrodę, to trzeba dużo spędzić czasu w jakimś miejscu, dużo czasu. Najczęściej no, są takie miejsca jak Kamczatka, gdzie jest bardzo konkretne, nazwijmy to dzikie miejsce z 100% pewności, że te niedźwiedzie będą. I masz tam wszystko zorganizowane dobrze, jest bezpiecznie. Więc jadę na 2 tygodnie na Kamczatkę i zrobię taki dokument, chociaż mógłbym go zrobić lepiej.
za każdym razem. Tak, mam też wrażenie, bo to był pierwszy mój dokument. I chciałbym taki dokument, przypuśćmy, mógłbym powiedzieć, chciałbym taki dokument zrobić w Meksyku. Jeśli myślę o Meksyku, to właśnie pojawia się ta trudność, że każde dzikie miejsce prawie wymaga odpowiedniej pory roku, albo odpowiedniej pory dnia, albo wyczekania, cierpliwości, aż coś wyjdzie z wody czy przyleci. Jak sobie wyobrażę, żebym miał taki film zrobić, to byłoby trudniej. Chyba że, i teraz pojawia się kolejne pytanie, jeśli bym taki chciał film zrobić, poszukać w internecie poprzez znajomych miejsc na świecie, informacje o miejscach na świecie, gdzie właśnie, że można pojechać na tydzień, na 5 dni i mieć codziennie, być otoczonym, tak jak na przykład te motyle. Specjalistą nie jestem, motyle wyleciało mi z głowy. Miliony motyli przelatują do Meksyku. Jest ich miliony w jednym miejscu. Myślę, że taki dokument mógłby powstać. Mini dokument, krótki o na przykład takich motylach. I to można zrobić w krótkim czasie. Natomiast, żeby zrobić mocny dokument, to naprawdę spędzają filmowcy dużo czasu. Polecam na Netflixie, jest taki materiał, taki making of, taki pokazujący za kulisami, jak pracowali nad którąś serią, Planet Earth, chyba drugi sezon. Te tytuły mi gdzieś umykają, nie pamiętam dokładnie, który sezon, ale to materiał sprzed roku. Prawdopodobnie zobaczcie sobie, jak długo czekali na ujęcia. Jakieś tam pantery, czy innych dzikich zwierząt. I taki fotograf przyjeżdżał do jakiejś tajgi, zamykano go w takim wagonie, niewielkim, i on tam miał toaletę turystyczną, śpiwory, bo tam minus, nie wiem, kilkadziesiąt stopni, i on czekał z tym obiektywem przez miesiąc, dwa. Miał dwa ujęcia. I wiele innych jakichś pułapek filmowych, gdzie czekano po kilka miesięcy, więc to są dokumenty. A propos tego pytania, gdzie gdybyś mi powiedział o takim dokumencie, który wymagałby, nie wiem, bardzo wielu podróży, to w moim też życiu się zmieniło to, że jestem z rodziną i nie opuściłbym, nie wyjechałbym z domu, gdybym miał wyjechać nie na miesiąc, na 2 tygodnie nawet. No 2 tygodnie okej, okay, ale na miesiąc czy dłużej niż 2 tygodnie. Tam to jest abstrakcja jakaś. Nie jestem w stanie sobie nawet dziś tego wyobrazić. No więc musiałbym się przeprowadzić na przykład do Meksyku na rok i kręcić film dokumentalny o flamingach, przypuśćmy, gdzieś tam na Jukatanie. Więc moja odpowiedź jest taka, że tak, ale widzisz, ile czynników na tę odpowiedź pada. Tak, co musiałoby się wydarzyć, żebym to zrobił. Więc tak, szansa jest, natomiast właśnie musi się pojawić. Ponieważ sam z siebie dokumentu, myślę, że to są trudne tematy. A propos dokumentów, nie ma pytań przyrodniczych, to często jest tak, że wiele telewizji się składa na budżet, żeby zrobić jakąś serię czy jakiś dokument, ponieważ takie są kosztowne tego typu filmy. Ale z przyjemnością bym zrobił coś takiego jak Kamczatka jeszcze raz. Więc jeśli ktoś planuje to, tak, to możemy działać i zrobić o dzikiej przyrodzie. No moi drodzy. Tak, to wszystkie pytania były. No dobrze. Nie macie więcej pytań, więc mogę powoli zwalniać. Wrzucić ten film później na Facebooka. Ja was też, o właśnie, mam chwilę, moment, to też jak poczujecie też, to sobie możecie zerknąć na projekt Lightkeeper na stronie i na Patronite. Też moją ideą jest to, żeby Lightkeeper był takim miejscem, który ma mnóstwo dokumentów, wywiadów, inspiracji, fotografii. Może kiedyś to się rozwinie, rozprzestrzeni, będzie więcej materiałów, może materiały z kimś innym też, ale to też wymaga ode mnie budżetu. Dlatego też powstał pomysł u mnie na Patronite i zbieranie tego budżetu, żeby móc po prostu robić to normalnie, czyli lekko, ciekawie i tych publikacji mieć dla was wiele. Więc stworzyłem taką grupę zamkniętą na Facebooku, Lightkeeper Network.
czyli dla tych, którzy wspierają poprzez Patronite. I taką mam ideę, żeby tam wrzucać rzeczy za kulisami, które się dzieją teraz, bo właśnie materiał o mantrze, jak powstawała tam w Meksyku, więc takie materiały tam wrzucam. No i teraz będą jakieś moje przemyślenia jeszcze i no, będzie tego coraz więcej. Tam też odpowiadam na pytania, czy też będę nagrywał odpowiedzi na pytania, wideo, tam będę je wrzucał. Więc to też taka przestrzeń się pojawiła, żeby móc to robić, tak jak mówiłem właśnie, żeby robić to, co kocham. Tak? Jest to pomysł na to, żeby robić to przez cały czas i dzielić się tym z innymi, tym doświadczeniem. Ewa, no właśnie, z tym czekaniem trochę jest tak, że wciąż czuję, że nie jestem zbyt dobra, że moje zdjęcia są słabe. Więc robię ją, ale nie pokazuję, bo wciąż słabo, słabo, słabo. Uczę się, ale to jest jeszcze nie mój czas, więc czekam. No właśnie, odpowiedź jest ta sama, tak naprawdę. Odpowiedź jest ta sama. Pokazywałaś mi swoje portfolio i to, co zrobiłaś ostatnio w tej czarno-bieli, te swoje emocje, które wyraziłaś w przestrzeni przyrody, to był po prostu skok jakiś kwantowy, totalny dla mnie. To było piękne. A to oznacza, że wiesz, że możesz, tak? Nawet te zdjęcia mogłabyś już gdzieś publikować, pokazywać. To jest robienie pierwszego, drugiego kroku, to jest działanie przez cały czas. Nawet zrobienie sobie strony z 5 zdjęciami, to jest działanie. I to gdzieś nas dopinguje, jak to będziesz publikowała, więc nie wiem, na co czekać. Po prostu nie ma sensu czekać. Możesz właśnie publikować to w pewnych krokach. Swoja strona, może jakimś tam portalu, a może później na konkurs wyślę, czy pokażę to gdzieś tam na zdjęciu, wydrukuję i mała wystawa. Dlaczego nie? Ja też zaczynałem pierwsze swoje zdjęcia pokazywać na małych galerikach, gdzieś tam w małych miasteczkach, gdzie przychodziło 20 osób, może w sumie, a to mnie przede wszystkim i się uczyło i rozmowy mnie rozwijały. To ktoś też mówił o tych zdjęciach, czy poznawałem kolejne osoby, i to jest właśnie działanie. To jest rozprzestrzenianie siebie gdzieś dalej, prawda? Jak będziesz siedziała ze swoimi zdjęciami w szafie, to tak naprawdę tylko ta szafa będzie wiedziała, że to te zdjęcia istnieją i że w ogóle chcesz je pokazać. A jak będziesz chciała to po prostu pokazać w swojej rodzinie, czy jeszcze dalej, to będzie cię rozwijało. I to bardzo rozwijało, bo to właśnie rodzą się kolejne gdzieś tam pomysły, kolejne gdzieś inspiracje, więc myślę, że nie ma sensu czekać. A to nawet jeśli usłyszysz coś, nie wiem, jakąś uwagę krytyczną, to chyba spowoduje, że szybciej zrobisz kolejne zdjęcia, żeby zobaczyć, czy faktycznie ktoś miał rację. Więc myślę, że nie ma sensu czekać. Nie ma sensu. Po prostu działać. Ja sam zrobiłem taki przeskok dla siebie, że fotografuję na Instagramie zdjęcia, których wcześniej bym nigdy nie publikował. A też zacząłem inaczej patrzeć na tę fotografię. I gdzieś to są właśnie jakiś kolejny rozwój, zmiana w moim życiu, tylko dlatego, że się odważyłem pokazywać coś, czego wcześniej bym nie pokazał. Zrobiłem to samo. Czyli chowałem się przez chwilę, a teraz gdzieś nowe rzeczy publikuję. I nawet jeśli myślę sobie, ojej, one są gorsze niż te zdjęcia, które wcześniej robiłem. Teraz pytanie, co to znaczy gorsze? Dla kogo? Więc pytanie, kogo słuchać? Siebie czy kogoś, kto nie wiem, wcześniej był zakochany na przykład w naszych fotografiach, a teraz po prostu okej. Okay. On dalej kocha takie fotografie, a ja już kocham inne fotografie. Więc tutaj właśnie myślę, że trzymać się trzeba swojego. No dobrze. Cisza z waszej strony. Z mojej też. Małe wypalenie. To chyba dobrze. Teraz coś się może wydarzyć. Nie chcę poruszać innych tematów. Jeszcze mi się jakieś tam w głowie pojawiają, ale to może na osobny czas. Inny dzień. No dobrze, w takim razie mamy Katarzynę, w takim razie tak wykluło się coś. Jak sobie radzisz z krytyką i z krytykanstwem? Myślę, że jak każdy człowiek na początku może sobie nie poradzić. Czy ja miałem kilka takich sytuacji, ale kilka. Myślę też, że dlatego, że ja ktoś krytykuje. Że sobie zdaję sprawę z tego, że ktoś, kto krytykuje moje zdjęcia, to jest takie banalne w sumie,
Ja pokazuję jakieś swoje zdjęcie, które mi się podoba, bo zrobiłem, bo czuję, prawda? I ktoś, jak to przychodzi, nie wiem, nie robi zdjęć takich drzew, tylko robi na przykład, nie wiem, zdjęcia Biedronką albo, nie wiem, konfliktom wojennym, cokolwiek, ale jak ktoś jest bardzo nakręcony na jakiś temat, na swój temat, który go interesuje, no to siłą rzeczy nie będą go interesować fotografie, które nie wyrażają tego, co go interesuje. I to jest jedna rzecz, no i taka osoba po prostu nie ogląda Twoich zdjęć. Natomiast jeśli ktoś już krytykuje, to znaczy, że z mojej strony tak mi się wydaje, że tutaj jest jakiś kompleks, może jakiś problem do rozwiązania, nazwijmy to temat, z którym sobie ten człowiek nie radzi. Więc ja nie jestem od tego, żeby wchodzić w taki konflikt, bo siłą rzeczy on nie dotyczy mnie, ten konflikt, nie dotyczy mojego zdjęcia. Chyba, że jest to uwaga jakaś, w sensie, że ktoś wejdzie ze mną w inteligentną dyskusję, że wiesz co, nie wiem, to kompozycja, albo nie wiem, kolory, a może to, a może co czułeś, a to będzie taka rozmowa, ponieważ krytykowanie, no, ten liść mi się nie podoba, to nie jest krytykowanie, to jest faktycznie no, problem tego człowieka z czymś tam, z tym liściem na zdjęciu. Więc mam takie podejście i myślę, że krytyka po prostu jest czymś, co nie dotyczy nas tak naprawdę, tylko tych, którzy krytykują. A uwagi trudne, ale tak, ale warto słuchać. Trudne, ponieważ uwagi w sensie takie, które gdzieś tam wpływają na to, że ktoś nam zwrócił uwagę, że moglibyśmy coś zrobić lepiej, albo że jesteśmy, nie wiem, stać nas na więcej, to jest już uwaga jakaś, która nas buduje i powoduje, że właśnie gdzieś tam ta siła się w nas roznieca i idziemy dalej wyżej i rozwijamy się. Więc to już jest właśnie to a propos tego, że to nie jest krytyka dla mnie. Będę do Was wracał częściej. Myślę, że teraz będę nagrywał takie live'y częściej. Nie mam pojęcia jak często, czy co tydzień, czy co dwa, czy co miesiąc, nie wiem, czy codziennie. Ale też, jeśli macie jakieś pomysły albo tematy, które chcielibyście usłyszeć, to z przyjemnością od Was takie propozycje usłyszę i będę otwarty na to, żeby jakiś temat rozwinąć. A teraz będę sobie gdzieś tam obserwował to, co się też we mnie dzieje, ponieważ jak się we mnie coś dzieje, to mogę wtedy o tym powiedzieć, ponieważ jestem na bieżąco i gdzieś tam tak bardziej się czuję to w sobie. No dobrze, kończę już po czwarty raz. Ktoś zawsze coś zapyta, więc ja będę kończył za paręnaście sekund transmisję wideo na żywo. Będzie na stronie, jeśli tam wam jakieś pytanie jeszcze przyjdzie do głowy, to możecie pytać w komentarzach. A na dzisiaj, co mogę powiedzieć? Miłego wieczoru. Jak ktoś będzie jutro na Jurze, tam festiwal jest fotograficzny. To tam wybieram się na parę godzin, więc może się zobaczymy, jeśli ktoś z Was tam wpadnie. A na moim, chyba, mojej stronie Facebooka jest link do tego festiwalu, jakby ktoś był zainteresowany. No dobrze, to życzę Wam udanych Waszych zdjęć z pasji, z serca robionych na temat, który Was po prostu powoduje, że zakochujecie się od nowa. Czymś, kimś, fotografii przede wszystkim. Więc dziękuję Wam wszystkim, dziękuję Katarzyna i ten. I widzimy się, słyszymy się kolejny raz. Na razie, cześć.